Cześć, jestem Marcin i witam was z powrotem na moim kanale, ponieważ wracam na pytania typu, czemu mnie nie było przez ostatnie pół roku. Cóż, wyglądało to tak, że zbytnio nie miałem warunków, by nagrywać. Teraz już mam, jest zajebiście, więc mam trochę filmów nagrane. Nagrałem kilka dni temu, jak już ogarniało się wszystko w moim pokoju zajebiście. I mogę tutaj nagrywać. Jest super, więc przygotowane mam filmy. Mam chyba z 12 filmów przygotowane. Chyba jakoś tak. Mam film z Evilnan, mam film z Granny 3, bo miałem dokończyć. Mam z One Night and Flamptis 3, bo też miałem dokończyć. Mam właśnie też nowe serie typu Gry Backrooms. Chcę znaleźć i wypróbować kilka gier Backrooms, tak jak kiedyś to robiłem z grami o Siren Headzie, jak był jeszcze hype. Cóż, mam też odcinki z The Baby in the Yellow. Nagrywam to jak coś, to nagrywam to bez scenariusza ani nic, więc jeśli się jąkam, to wiecie. Nagrywam to tak, o, żeby było nagrać, zmontować jakoś i wrzucić, ponieważ to nie ma być długi film. W zasadzie to ma być krótki film informacyjny. I cóż, na wieczór będzie film z Papas Cizeria, nie tosteria, w sensie robi się tam tosty, ale to się nazywa Cizeria. No. I o, całkiem zabawny film i I guess, że będzie fajnie. Więc dzisiaj będzie Papas Cizeria. Jutro mam w planach rzucić Plants vs. Zombies, tak? Nagrałem gameplay z pierwszej Plants vs. Zombies. Więc to będzie jutro i przez kolejne dni będzie daily, bo mam jeszcze tych filmów trochę, więc będzie daily, będziecie mieli co oglądać, więc no, miłej zabawy. Czy ja coś zapomniałem jeszcze wspomnieć? Raczej, jeszcze właśnie wpadło mi, teraz przypomniałem sobie. Dziękuję za tego pięknego arta. Ja go teraz nie widzę, ale sobie go wyobrażam. Wy go widzicie, bo go w tym momencie macie wklejonego w montażu, więc no, dziękuję za tego arta. Glamrock Marcin. Jakby fajne to jest. Fajne. Myślę, że to będzie nowa profilowka mojego kanału. No bo powiedzmy szczerze, ten Marcin Gaming nie jest zły. Ale potrzebuję coś nowego, potrzebuję jakoś odświeżyć ten kanał, dlatego mam też outro nowe, które narysowała mi Trixu. Naprawdę dziękuję za wasze rysunki, za wasze arty. I mam nadzieję, że mogę to używać, co nie? Macie kredyty jak coś. Pytałem, czy można jakoś podlinkować, czy coś. Jeśli można jakoś podlinkować, to śmiało możecie pisać w komentarz. Nawet w komentarzu możecie wrzucić link. Nie ma sprawy. Ja to jakoś przypnę, dam komentarz i tak dalej, żeby każdy widział. No bo no, należą wam się kredyty, no. Jakby nie było. Więc no, zobaczycie pod koniec filmu. Nowe outro. A masz dwa nowe outro. Ale I guess, że jeśli mi się jakaś piosenka spodoba czy coś, to zrobi się nawet trzecią.
będę używać po prostu outra w taki sposób, że jak mi pasuje muzyka. W sensie, bo ja mam w planach nagrać jeszcze Danganronpa 3, czy V3 miałem to nazywać, więc jedną mam z muzyką specjalnie dla Danganronpa, drugą mam bardziej dla FNAF-a, zresztą używam przy całej reszcie. Więc jeszcze raz dziękuję, że mogę tego używać. Coś tam, czy ja jeszcze coś zapomniałem? W zasadzie to chyba nie. Chciałem po prostu odświeżyć trochę i postać z tej gry z Outra, która jest na Outrze. Wiem, z której to jest gry, bo wiadomo, wielki hype na tą grę i tak dalej, będzie nagrywana przeze mnie, tylko ja się muszę przygotować mentalnie, żeby to nagrać, ale będzie Poppy Playtime, tak, będzie Poppy Playtime na moim kanale, powiedziałem to, nie pokażę wam tego teraz, ale mam pluszowego Huggy Wuggy, zakupiłem, jest fajny, jest, no, z twarzy może nie jest milutki, ale naprawdę, jak go dotkniecie, jego futerko, jest takie milutkie to futerko, że po prostu, nie no, fajny pluszaczek. dobra, cóż, to by było z informacji, będzie więcej, ogarnę więcej FNAF, mam już w planach, mam już pomysły na filmy z FNAF-a, jak coś, mam pomysły na, może nie teorie, ale jakby kinda newsy, więc będzie FNAF news. Które uwielbiacie, ja też uwielbiam, szczerze mówiąc, jestem szczerze dumny ze swoich FNAF news, bo uważam, że są dobrej jakości, o wiele lepszej jakości niż takie po prostu byle jak zmontowane gameplaye, bo ja z gameplayów dużo nie wycinam, żeby było większość widać. Ja też dużo mówię i za bardzo nie mam momentów, w których po prostu siedzę cicho. Dlatego też po takich nagrywkach godzinnych gardło mnie boli, albo w sensie, dobra, bez przesady, ale sucho mi jest po prostu w gardle i muszę się napić, co nie? Więc najlepiej, gdybym tak miał przy sobie butelkę wody i tak popijał, nie? Ale dobra, ogarnięte. Mam jeszcze na dysku niezmontowane, ale nagrałem kolejne dwa odcinki z Deltarune Chapter 2. To są dwa godzinne odcinki, ale myślę, że jestem już blisko końca. Jestem już blisko końca tej gry, więc mi się podoba, so far, jest fajna. Po prostu fajnie jest. Dobra, zobaczycie na odcinku, że się dobrze bawię. Co tam mam jeszcze nagrane? Nie pamiętam, wyleciało mi z głowy. Ale przez kolejne dni będzie daily, więc za niedługo sami się już przekonacie. Ten film ma już 10 minut, więc kończymy to. 10 minut. 10 to jest idealna liczba. Dobra. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć. Remains of a once powerful nation.
right now. You're on the threshold of an amazing adventure. Showtime. Cię kurwa znajdę i ci łeb odpierdolę bagnetem moim francuskim, ty skurwielu!